Witamy Państwa niezwykle gorąco z Sanoka, gdzie na miejscowej arenie przy Królowej Bony 4 rozegrane zostanie spotkanie 13. kolejki Tauron Hockey Ligi. Duet bramkarski, jeżeli chodzi o Zagłębie Sosnowiec, się nie zmienił. Sosnowiczanie skutować się tego zagrania Czecha jako nadającego się do tego, aby tutaj po raz pierwszy unieść rękę w górze sygnał krążki. Teraz nieco niefrasobliwości ze strony Marmaciarko STS-u. No i na pewno będą musieli sobie coś przekazać hokeiści z Podkarpacia, bo tak fatalny błąd dwóch hokeistów na środku lodowiska, natomiast zupełnie niepilnowany Roman Szturc. No i Patryk jednego z Sanoczan, ale nie hamuje to kontry ze strony gospodarzy Kivinen. Tarek, więc gdyby nie starcia bezpośrednio, ale o tym może za chwilę, bo teraz Bernacki, którzy spróbowali włączyć się do ataku. Lindberg ma trochę miejsca, ale musiał poprawić sobie krążek na błąd, także ze strony obrońcy Marmaciarko STS-u. I świetne podanie i mamy 2-0. Wyjechał z bramki Krystian Tamminen, chciał skrócić kąt, natomiast przytomnie zachował się Riley Lindgren, jeżeli to wszystko nie działo się za szybko i dobrze spostrzegłem. Musiał, ale to historia, bo teraz Bucenko po tym podaniu ma możliwość, aby poprawić. Jeszcze jedno uderzenie karna z już z bliższej odległości. Na napór ze strony Marmaciarko STS-u, gęsto przed bramką Patryka. Samo jak nie wypuścił go w tercję neutralną Kotlosz. Karnas przytomnie do Vitanena. Vitanen ma sporo miejsca i gdzie jest krążek? Już zmierzał w stronę spotkaniu. Tyczyński, Seder na środku. Tak, gdzieś się na bandy, chociaż włączył się jeszcze Vitanen. Vitanen wycofał do Tamminena. Na trzecim szczeblu teraz Konrad Filipek. Technicznie po tym powrocie Fryzjer czy Patryk. Tak dużo. Kolejna okazja dla Sosnowiczan. Jeszcze raz Salo na prawą stronę i niemal z zerowego kąta. Ale najważniejsze, że skutecznie Riley Lindgren. I 3-0. Proszę spojrzeć tutaj. Myślę, że zasługuje na docenienie. Jeszcze ta ostatnia, to ostatnie podanie od się założyć gospodarze. Teraz ładnie rozegrali to Sosnowiczanie i można pomyśleć o kontrze. Karnas, gdzie jest krążek, bo tam w warunkach fizycznych względem Bartosza Florczaka, a tymczasem Sanoczanie napędzają się. Kivinen i krążek chyba w siatce, chociaż jeszcze mieliśmy przewinienie, ale mamy sygnał arbitra, który wskazuje, że bramka zostaje uznana, tak więc niezwykle ważne trafienie, na pewno trafienie, o które co przewagę. Rozpoczyna nam się trzecia tercja i także pierwszy raz zmuszony do indy. Znów przepchnięty jeden z hokeistów Zagłębia Sosnowiec. Tymczasem kontra i szansa na bramkę w osłabieniu. Sami Tamminen, który niedokładnie jeszcze pokazuje się Binery. Kolejna próba szwedzkiego Waltole była kluczową, bowiem było to jedyne wykluczenie, które jest w osłabieniu, a tymczasem mamy kolejną bójkę po tym wejściu Rileya Steidla. No i myślę, że to będzie kolejna kara meczu. Jeszcze wyrywa się Marek Strzyżowski. No on przyli. Waltola, skuteczne podanie w uliczkę. Jak rozwiążą to Sosnowiczanie? Krystian Tamminen bezbłędnie. Nie, przepraszam, mamy gola. Z naszej perspektywy tego krążka już nie było widać, natomiast cieszą się Sosnowiczanie. Proszę spojrzeć raz jeszcze. Wydawało mi się, że gdzieś zamknął parkany Krystian Tamminen, ale choć z naszego Harvat jeszcze poszukał penetrującego podania. Znów poruszyła się bramka Krystiana Tamminena. To spotkanie Jakub Szaur. Jest Patryk Krężołek. Od łyżwy jednego z hokeistów Marmaciarko STS-u, bodajże Krystiana Lindberga. Natomiast mamy trafienie na 5-1, 23 sekundy od zakończenia pierwszej
z kary. Wraca więc Mark Vitanen. Pozostaje na ławce kary jeszcze Louis Micoli. I pół minuty. Ale teraz błąd ze strony Krystiana Taminena. No i znów na własne życzenie Sanoczanie wprawiają w radość tę niewielką grupę kibiców, którą teraz w rogu możecie Państwo zobaczyć. Spróbować powystawiać tych zawodników, których na co dzień nie wystawia, chociaż teraz Sanoczanie ruszyli. Jedno wygrane wznowienie, chociaż też trącony delikatnie krążek przez samego Taminena. I jaka jest odpowiedź swojego miniętego kolegi? Jeden z partnerów Zagłębia Sosnowiec, Kakern, i mamy trafienie na 2-6. Johan Seder, myślę, że warto tutaj pochwalić wolę walki, jeżeli chodzi o podkarpackich hokeistów, czyli coś, z czego słyną i do czego przyzwyczai. W rodzaju gola Sanoczanie w tym sezonie jeszcze nie zdobyli, tymczasem Świderski z problemami i szybka odpowiedź ze strony Zagłębia Sosnowiec. Michał Bernacki najpierw próbował tutaj jeszcze poradził sobie z trzeciego aktu meczu rozgrywanego w Sanoku, a my mamy fenomenalne trafienie spod niebieskiej. Proszę spojrzeć, nie wiem czy nie, Michał Naruk, aczkolwiek jeszcze z zupełnie innym klimacie zdobywał gola dla Marmaciarko STS-u Sanok, natomiast nam kończy się to spotkanie. Dziwny to był mecz, pełen niecodziennych sytuacji, pełen walki, zarówno tej sportowej, jak i tej mniej.